To jest temat rzeka, nie? Kwestii. A ta sprawa się już zakończona, czy dalej się ciągnie, ta sprawa Estery? Tam zapadł wyrok, bo później ty nie dokończyłaś panu Arturowi. Estera później chciała ci dziecko odebrać w zemście. No tak, tak. Chciała cię pozbawić praw rodzicielskich. No tak, pozbawiła, no. Znaczy, częściowo. Tak, że, częściowo. Że kurator ma klucze nad tobą. No. A tu kurator sam mi powiedział, pani Kardyszowa, no ta, wiadomo, ta najgłówniejsza, co ona zarządza. Czyli dalej walczyła z tobą, że chciała się odegrać, że to ty jesteś pomalona. Ale Gosia sama Suska, ona spojrzała się na mnie, bo przecież wie, że ja na Orle mieszkam i ona może moje dokumenty czytała. Ja wiem, że ojca wysłała, ojciec bo był ławnikiem. Bo na tej rozprawie ojciec był ławnikiem, ten akurat ten pan coś no, bo... czy sędzi. No, no, bo ta Gosia Suska nie zna z jej sprawy. Jak mogła na parze do kawy zapierdolić, przyszła do domu. O, co? Artur, przyszła do chałupy. No, no i co było dalej? Czasnęła pięścią do Gosi Suskiej, że ma kawę natychmiast jej robić. Co? Ta kawa! Masz robić mi kawę. Do Gosi Suski? Tak, tak. Jak ona tak mogła? No, no, to szczyt bezczelności. Ale jajca. No. A to od Krawcowej się dowiedziała. A koleżanki przychodzą, starsze emerytki. No, to skąd wiedzą one? One właśnie... Może matka gdzieś powiedziała. Mamy znają, bardzo Pana dobrze, tak. Pana palnęła bardzo. Tak, 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 bardzo, bardzo. No i jak Małgosia zareagowała? Wygoniła ją z domu, czy powiedziała, że kawy robić nie będzie? Jak to tak było? Kawy nie zrobiła, ale naparzacz zabrała pod pachę, to jest mój i koniec.